szefując Stowarzyszeniu Amazonek i widząc braki i możliwości, które by mogły być w naszym kraju, bym chciała tu z panem profesorem pójść na taką współpracę, żeby były większe możliwości, większa siła nacisku na to, co widzimy, że mogłoby być, a nie jest widziane przez decydentów. Czy pan profesor też widzi taką potrzebę? No, te wszystkie kraje, w których uzyskano bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o zwalczanie chorób nowotworowych, to stało się to możliwe dzięki współdziałaniu bardzo wielu środowisk, współdziałaniu całego systemu rządowego, pozarządowego, samorządowego, nie tylko medycyny naprawczej. No, medycyna naprawcza stanowi ostatnie ogniwo wszystkich działań. Natomiast te kraje, które konsekwentnie realizują od wielu, wielu lat programy zwalczania chorób nowotworowych, mają opracowane narodowe strategie, to się stało wyłącznie dzięki współdziałaniu wszystkich środowisk zainteresowanych, czy mających potencjalny wpływ na poprawę dostępu do badań diagnostycznych, poprawę profilaktyki, poprawę edukacji, no i poprawę dostępu do wszystkich tych technologii i leków, które oferuje medycyna naprawcza. Tu sukces możliwy jest jedynie dzięki działaniu w skali wszystkich możliwych, potencjalnie dostępnych organizacji, osób, nie tylko medycyny naprawczej. Medycyna naprawcza ma swoje oczywiście rolę i swoje znaczenie, ale nie jest jedyna. A to znaczy, jak rozumiem, mówimy o kompleksowości, możliwości kompleksowego leczenia, jak i dostępności do właśnie do innowacyjnych leków i... No o tym, ale też o konstrukcji programów, narodowych programów zwalczania chorób nowotworowych, strategii. W Polsce takiego programu nie ma. Dokument, który istnieje pod tą nazwą, no nie od, jego zawartość nie odpowiada temu, co tam powinno się znajdować. I te wszystkie programy dotyczone na przykład zasad edukacji, która się zaczyna bardzo wcześnie i trwa właściwie potem bezustannie, zaczyna się na poziomie szkół średnich. Zasad planowania i rozmieszczania ośrodków onkologicznych, tak żeby czas dojazdu nie był zbyt długi, żeby likwidować to, że adres jest czynnikiem rokowniczym. Problem profilaktyki to jest problem całej kampanii dotyczącej dostępności i ceny używek, polityki fiskalnej preferującej pewne żywność, a ograniczającą inne. No jest mnóstwo działań, które na koniec przekładają się na ostateczny sukces, czyli na zmniejszenie umieralności z powodu chorób nowotworowych. Ja i tak się zastanawiam, że przy tych wszystkich brakach, mimo że jako Stowarzyszenie Amazonek no bardzo włączyliśmy się w kampanii profilaktycznej, myślę, że tam jakaś nasza cząstka zasługi w budowaniu świadomości kobiet jest. Natomiast jasne, zgadzam się, że to musi być dobry program, to musi być skuteczny, żeby po prostu, jeżeli mówimy o badaniach przysiewowych, żeby to najmniej te 70%, prawda, kobiet zgłaszało się na tego typu badania. I już jedno zrobiliśmy wspólnie, jeżeli mówimy o breast unitach, właśnie o możliwościach kobiet w kompleksowym leczeniu, żeby one miały i z tym dojazdem, i z dobrymi fachowcami, co by zagwarantowało. Ale ja i tak się zastanawiam, jak pan profesor patrzy na to, że dużo nam brakuje do doskonałości, a jednak w raku piersi ta śmiertelność nam zdecydowanie do lat uprzednich się zmniejszyła. Znaczy myślę, że to, że rak piersi jest nowotworem, o którym się mówi najwięcej, to jest zasługa Amazonek i wszystkich stowarzyszeń, które zajmują się działaniem na rzecz wszystkich kobiet, no w tym kobiet chorujących na raka piersi. To jest zasługa tych organizacji, że to przebiło się przez media w sposób no daleko większy niż jakakolwiek inna choroba nowotworowa. Jeśli chodzi o dostępność do badań przesiewowych, walkę o to, żeby ten program wdrożyć, teraz całość kampanii dotyczącej konstrukcji tych ośrodków dedykowanych diagnostyce i leczeniu kobiet na raka piersi, no to kluczowe jest, żeby te ośrodki były dostatecznie w dużej liczbie, tak żeby umożliwić i poprawić dostępność do
specjalistów i do sprzętu, którym dysponuje taki ośrodek, żeby to nie było utrwalenie istniejącej struktury, co nie poprawi dostępności, gdyż wielkim problemem w Polsce jest właśnie, że adres stanowi zbyt silny czynnik rokowniczy. I oczywiście w wielkich miastach akademickich sytuacja jest dużo, dużo lepsza niż gdzie indziej. I to jest wielki, wielki problem. No w Polsce spadek współczynników umieralności z powodu raka piersi dał się zaznaczyć, ale on jest daleko niższy niż ten, który odnotowano w wielu innych krajach. A w tamtych krajach, których odnotowano, w Wielkiej Brytanii największe odnotowano, to stało się dzięki współdziałaniu dwóch rzeczy. Systemowi badań przesiewowych, który był powiązany z leczeniem. Bo sama mammografia no nikomu życia nie wydłuży nawet o 5 minut. Natomiast, żeby jej pożytki z jej wykonania mogły być optymalnie mogły być optymalne, to musi być cały system funkcjonowania, gdzie ta kobieta z tym wynikiem złym ma się udać. Ten ośrodek, który dalej dokańcza diagnostykę i prowadzi leczenie, musi być odpowiednio wyposażony i dotrzymywać no, pewnych wysokich standardów jakości i też wskaźników czasu. I tego typu system funkcjonuje doskonale w Wielkiej Brytanii, gdzie są publikowane sprawozdania, z których jasno wynika, w jakiej części kraju, w którym szpitalu, w jakim miejscu, co się dzieje. W Polsce takiego systemu nie ma. W Polsce upublicznienie danych, które no, są tak czy inaczej zbierane chociażby przez Narodowy Fundusz Zdrowia, no, byłby wielkim krokiem naprzód. No i będzie, bo też dążymy do tego, więc nasze szkolenia, edukacja, bo to miały Amerykanki już w latach 90., a jakby przekonywały, że wiedza ratuje nam życie i to, no to na pewno. A to jesteśmy zgodni. A więc zapraszając kobiety, liderki, które prowadzą stowarzyszenia i inne organizacje, i liderów, i się edukujemy, żeby właśnie z Państwem, a z lekarzami, żeby właśnie z tymi wszystkimi środowiskami, które mają wpływ na możliwości polepszenia tych wszystkich właśnie wyników i zmniejszenie śmiertelności. Wspólnie teraz drugi etap, żeby podjąć wspólne wysiłki, żeby decydentom przedstawiać takie rozwiązania, no, które dyktuje świat, doświadczenie nasze i wiedza. No to z całą pewnością tak. No to wielkim takim problemem, który myślę, że rządzący powinni no, mieć bardzo jasno przedstawiany, to jest problem pośrednich kosztów chorób nowotworowych, pośrednich kosztów raka piersi. To są te koszty, które ponoszą sami zainteresowani, sami leczeni, ich rodziny. I to są te koszty, które są wynikiem, jak to się w języku ekonomicznym mówi, utraty produktywności. Czyli wszystkie koszty związane z absencjami, zmniejszoną wydolnością pracy, z rentami, emeryturami i koszty wynikające z przedwczesnych zgonów. I te koszty są wyższe 6, 8, 10 razy niż koszty, które są ponoszone dla leczenia chorób. Więc jeżeli nas często spotyka taka odpowiedź na nasze dobijanie się o coś, że nas na coś nie stać, no można odwrócić zagadnienie, czy stać nas na ponoszenie tak ogromnych strat. I wielkim wyzwaniem w Polsce jest to, że koszty pośrednie, no w tym nasze koszty dojazdów, nie są w żaden sposób przez polski system refundowane. I jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że chory rzadko kiedy sam dojeżdża, najczęściej towarzyszą mu inne osoby, więc te osoby też ponoszą wymierne straty ekonomiczne związane z tymi dojazdami. To jest wielki, wielki problem, który nie znajduje żadnego adresata, no bo fundusz płaci za leczenie i procedury diagnostyczne, a żadna inna organizacja no nie ma wprost wpisane w swoich zadaniach to, żeby fundusz mógł zapłacić za jakieś leczenie, no ktoś musi tam dojechać. To jest wielki problem, wielkie wyzwanie. No to widzę, że przed nami sporo do zrobienia, ale patrząc optymistycznie, po prostu do roboty przedstawiamy te nasze spostrzeżenia. Pan minister Szumowski powołał jakby narodową debatę wspólnie dla zdrowia. Myślę, że tam jest okazja, bo powołał również 5 przedstawicieli pacjentów, organizacji pacjenckich. Myślę, że jest okazja, gdzie mówimy o prawach pacjenta, ale również i o prawach obywateli, odpowiedzialności za swoje zdrowie. Także
tym optymistycznym akcentem, że te, które pan profesor przedstawił, tego typu problemy, zabieramy się do jakby wspólnego stanowiska przedstawienia z nadzieją, że żony no, będą efektem, że będziemy mówić, że dosięgamy Wielkiej Brytanii, a nie, no nie chcę wymieniać teraz i ubliżać jakiemuś krajowi, ale bo takie rzeczy robiłam, a się okazało, że w Rumunii, w Czechach czy u naszych sąsiadów sobie jakoś zaczynają radzić. No, tak, zaczynają sobie radzić i abyśmy my jak najszybciej przestali tracić dystans, a zaczęli go skracać.